Po meczu z Czechami trudno o powody do optymizmu. Było to kolejne spotkanie rozegrane przez reprezentację Polski, w którym trudno było się dopatrzeć jakiejkolwiek koncepcji, jakiegokolwiek pomysłu na grę, czy kierownika w drugiej linii. Piotr Zieliński jest piłkarzem obiecującym, wartym podobno 40 milionów euro, natomiast kiedy przyjeżdża na kadrę, jego wartość drastycznie spada. W Gdańsku miał kłopot, żeby podać piłkę dokładnie ze stojącej piłki. Chyba nie udało mu się to ze stałego fragmentu. Więc pytanie, czy w ogóle jest sens dalej prowadzić eksperymenty, żeby to był kluczowy zawodnik naszej drugiej linii. Niestety kłopoty Jerzego Brzęczka nie ograniczają się do osoby Zielińskiego. Selekcjoner trochę rozmija się, czy nawet nie trochę, mocno rozmija się z rzeczywistością, tak jakby sam żył w alternatywnej. Cały czas doszukuje się pozytywów w grze reprezentacji Polski, a to, że świetnie jego piłkarze zareagowali na stratę bramki, bo pokazali determinację. Tyle tylko, że tak naprawdę gdyby dzisiaj Czesi strzelili 4 bramki, to nie byłby jakiś szczególnie wysoki wymiar kary. Oczywiście Robertowi Lewandowskiemu zabrakło szczęścia w momencie, kiedy piłka podbiła się, gdy stał sam przed pustą bramką, ale nie można całej gry opierać tylko i wyłącznie na Lewandowskim. On też może mieć niefart, natomiast całe nieszczęście zaczęło się dużo wcześniej. To Czesi podyktowali swoje warunki. My mieliśmy złą koncepcję lub nie mieliśmy jej wcale, a jeszcze gorsze jest to, że w przerwie ani po stracie bramki selekcjoner nie potrafił zareagować, nie potrafił podpowiedzieć skuteczniejszego sposobu na grę z Czechami. Mało tego, dokonał tylko 3 zmian, więc na pewno walczył o wynik i tego wyniku nie osiągnął ze znacznie niżej od biało-czerwonych notowanym przeciwnikiem. Myślę, że to jest już moment, w którym wszyscy kibice, a nie tylko kibice, również szefostwo PZPN-u powinno zacząć się martwić, czy ten projekt firmowany przez Jerzego Brzęczka zmierza w takim kierunku, że w ogóle są nadzieje, że kiedy rozpoczną się mistrzostwa, eliminacje mistrzostw Europy, to skuteczność się poprawi, gra się poprawi, bo na razie tak naprawdę po jednym bardzo przyzwoitym meczu, a właściwie to połowie rozegranej w Bolonii na inaugurację Ligi Narodów, potem było już tylko źle albo bardzo źle, a dzisiaj to była taka kwintesencja nieudolności naszych piłkarzy na boisku i jednak braku koncepcji i czytania gry przez selekcjonera. Jeżeli Przemysław Frankowski nie zgłaszał urazu, to ja dzisiaj nie rozumiem tej pierwszej zmiany, kiedy za Frankowskiego wszedł Kuba Błaszczykowski, bo Frankowski był najgroźniejszym piłkarzem w naszej drużynie, więc wynika z tego, że selekcjoner nie miał planu B, nie zakładał, że możemy stracić gola z Czechami, że to oni mogą prowadzić grę, że to oni mogą dominować, że to oni mogą czuć się jak gospodarze w Gdańsku i to niestety potem przełożyło się na wynik i chaos i fakt, że tak naprawdę dzisiaj nie ma wielkich nadziei, nie ma wielkich przesłanek, nie ma racjonalnych przesłanek, że możemy liczyć na poprawę gry reprezentacji Polski pod wodzą Jerzego Brzęczka.